Dzisiejsze spotkanie to okrągły stół, gdzie dyskutowaliśmy w gronie ekspertów i przedstawicieli stron o wdrożeniu dyrektywy PSD2. Rozmawialiśmy o szansach i wyzwaniach związanych z tą dyrektywą, bo dyrektywa jest przyjęta i teraz pozostaje taki techniczny obszar, jak ją wdrożyć, jak doprowadzić do tego, aby ten rynek płatności został otwarty, stał się bardziej konkurencyjny, aby polskie firmy, polskie startupy, polskie firmy reprezentujące e-commerce jak najbardziej na tym zyskały. Dyrektywa PSD2 z całą pewnością daje możliwości pojawienia się nowych rozwiązań w zakresie płatności elektronicznych. Patrząc z perspektywy, co jest bardzo istotne, z branży e-commerce, ostatnio mówimy o takim zjawisku jak e-eksport, który należy wzmacniać i uczyć polskich przedsiębiorców, jak tak naprawdę nie tylko istnieć na rynku lokalnym, ale przede wszystkim jak dokonywać bardzo prężnej ekspansji na zewnątrz. I bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów tych nowych rozwiązań, które się pojawią. Ale to nie jest jedyny problem, bo tak naprawdę z drugiej strony tutaj bardzo ważnym aspektem jest też użyteczność, żeby nie zamykać nowych form płatności na te szanse e-eksportu, ekspansji na zewnątrz, możliwości sprzedawania towarów i usług do konsumentów zagranicznych, a nie tylko do Polski. Komisja Europejska zdecydowała się na odważny krok, na usankcjonowanie, a można nawet powiedzieć przewidzenie poprzez wprowadzenie w dyrektywie nadchodzących usług polegających stricte na dostępie do danych, mniej na obrocie pieniędzy, a dostępie do danych. Więc jest to, można powiedzieć, swego rodzaju awangarda regulacyjna. To jest trudna decyzja, jak każda trudna decyzja, która dotyka balansu pomiędzy ryzykiem, bezpieczeństwem, konkurencją, nowymi możliwościami, budzi duże kontrowersje. Kontrowersje pomiędzy tymi, którzy z tego skorzystają, prawda? Przede wszystkim reprezentantami środowiska fintech, firm informatycznych, ale także ugruntowanych dostawców, a z drugiej strony pomiędzy regulatorami, pomiędzy tradycyjną bankowością. Duże kontrowersje budzi. Na dzień dzisiejszy one, można powiedzieć, jeszcze nie zostały rozstrzygnięte. Najważniejsze, żeby każda strona tego procesu podjęła w dobrej wierze najlepszą decyzję dla siebie, dla swoich klientów, a wtedy na pewno mamy szansę, jak trochę rzadko w przypadku Europy, za 5, za 10 lat być trochę w awangardzie tego, co się dzieje w nowych technologiach, w e-commerce, a nie tylko jako grzeczni podążający za tym, co wymyślili Amerykanie, Azjaci. My z racji tego, że jesteśmy odpowiedzialni za wdrożenie jej do porządku krajowego, słuchamy wszystkich uczestników rynku, rozmawiamy z wszystkimi podmiotami, których ta dyrektywa będzie dotyczyła, ponieważ chcemy przeprowadzić ten proces legislacyjny w taki sposób, żeby on był też dla rynku odpowiednio dobry. Oczywiście mając też na uwadze opinię wszystkich innych jakby uczestników, również tych od strony nadzorców i innych regulatorów tego rynku, ponieważ tutaj mówimy o kwestiach dosyć wrażliwych, czyli dotyczących transferu pieniądza. To zawsze budzi duże emocje, zawsze się pojawiają argumenty o tym, żeby te przepisy były stworzone w taki sposób, żeby odpowiednio zabezpieczać klientów. To obawy na przykład sektora bankowego były duże. Obecnie widać, że sektor bankowy i w ogóle sektor płatniczy, szeroko rozumiany, widzi w tych regulacjach szansę na rozwój i szansę i jakby próbuje interpretować te przepisy w taki sposób, żeby znaleźć dla siebie business case i żeby znaleźć dla siebie jakby możliwości dalszego rozwoju, bo to po prostu jakby, co jest najważniejsze w płatnościach, źródło pieniądza, tak? Ta dyrektywa jakby sankcjonuje nowe formy dostępu po prostu do pieniądza, który jest wykorzystywany w transakcjach. Oczywiście z zabezpieczeniem wszystkich interesów i dostawców usług płatniczych i też konsumentów, bo to są bardzo ważne wątki. Ale my wychodzimy z założenia, że to musi być taki kompromis między po prostu bezpieczeństwem a użytecznością. To jest może trudne do jednoznacznego zdefiniowania, ale w taki sposób też widzimy swoją rolę. W Polsce nie powinniśmy się posługiwać przykładem bezpieczeństwa jako tym, który miałby zastopować czy zablokować możliwość deregulacji rynku, bo takie są zakusy niektórych graczy, aby pod szyldem bezpieczeństwa nie wdrażać się dyrektywy w takiej formie, w jakiej, jaka jest jej istota, idea właśnie, aby otwierać, deregulować rynek, aby była możliwość operowania małych podmiotów w systemach płatności. Także tego nie chcielibyśmy uniknąć. Wydaje nam się, że to absolutnie jest do wdrożenia, do utrzymania
zachowując wysoki standard bezpieczeństwa.